Witajcie serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj bardzo ważna kwestia w gramatyce w języku angielskim, czyli szyk w zdaniu. My, Polacy, mamy szyk przeróżny. Podmiot można dać na początku, na końcu, w środku. Dlaczego? Bo u nas są odmiany. Jak jest poszedł, to wiadomo, że on. Jak jest poszła, to wiadomo, że ona. Może nie być osoby i tak dalej. W języku angielskim nie ma odmian. W związku z tym musi być ściśle określony szyk w zdaniu, żeby było widać, gdzie jest podmiot, czyli kto jest wykonawcą czynności. Wypisałem wam autentyczne zdania z wypowiedzi moich uczniów. Czyli przykładowo, uczeń miał powiedzieć, że miał oddać coś w sklepie, ale niestety nie ma paragonu. No i przyszło mu takie zdanie do głowy. O, paragon zjadł mi pies. I co zrobił? No, przetłumaczył dosłownie. Paragon zjadł mi pies. Paragon to the receipt. At, czas przeszły, at my dog. The receipt at my dog. W języku angielskim podmiot jest na pierwszym miejscu. A tu jest orzeczenie, tak? Czasownik. Czyli paragon staje się wykonawcą czynności, czyli wychodzi głupota. Paragon zjadł psa. To nie jest tak po polsku, że a, paragon zjadł mi pies, jest okej. Okay. Czyli my możemy powiedzieć paragon zjadł mi pies, albo pies zjadł mi paragon, tak? My możemy wymieniać podmiot. Na początku, na końcu, nie. W języku angielskim podmiot tylko i wyłącznie na początku, czyli zdanie z gwiazdeczką jest oczywiście źle. Zaczynamy od psa. The dog at my receipt. Zdanie drugie. Uczniowi przyszło do głowy takie zdanie. Ten sam problem mają ludzie, którzy pracują w centrum miasta. No i jadą sobie dosłownie. Ten sam problem, the same problem mają, have the people, którzy who work, pracują in the city center. I co wychodzi? Że problem ma ludzi. Taka głupota wychodzi. Problem ma ludzi. Nie, ludzie mają problem. Ludzie muszą być na początku. Czyli the people who work in the city center. Ludzie, którzy pracują w centrum miasta, i teraz orzeczenie, mają ten sam problem. Kolejne zdanie. Uczniowi przyszło zdanie do głowy. W sklepach jest wiele warzyw. No i tłumaczy sobie. In shops jest, no to is. Wiele to a lot of. Warzyw to vegetables. No to zdanie jest, no wszystkie te zdania z gwiazdeczkami są no unacceptable, nie do przyjęcia. Po prostu nie do przyjęcia. To jest dramat, słuchajcie. To jest naprawdę dramat stosowanie tego typu szyku, czyli polskiego szyku, tak zwana kalka językowa, tak? Tak jak pisze przez kalkę. To, co po polsku wychodzi, niby wychodzi nam wersja angielska. Nie, wychodzi po prostu głupota. Tutaj w sklepach jest wiele warzyw, tu jest w ogóle inna kwestia, tu jest ważny zwrot jest, czyli jest, znajduje się. There is the a. Polacy bardzo często nie czują tej struktury. Robiliśmy o niej lekcję, link macie u góry, koniecznie obejrzyjcie. I tam była taka struktura, że najpierw zwrot there is the a, potem co, a potem gdzie. Sklepy będą na końcu, a nie na początku. Czyli the a lot of vegetables in shops. Ktoś chciał sobie powiedzieć, no minusów jest wiele. No to jest polskie zdanie, minusów jest wiele. No i robię sobie minusy, disadvantages, yes. A już w ogóle, nawet jakby było, niby byłoby dobrze, to i tak jest źle, bo mamy liczbę mnogą, a tutaj is, że jest do liczby pojedynczej. To tak siłą rzeczy tu wychodzi głupota. To jest nie do przyjęcia. I znowu tutaj mamy strukturę, jest, znajduje się, czyli there is the a. The a, a lot of. Disadvantages. Jest wiele minusów. W naszym mieście odbył się maraton. No piękne zdanie w języku polskim. W naszym mieście odbył się, tu jest orzeczenie i podmiot na końcu, tak? Nie. Maraton musi być na początku. Ale uczeń sobie robi, czyli gwiazdeczka zdanie źle. In our city, tak w naszym mieście, odbył się, powiedzmy, że znał zwrot odbyć się, czyli take place. Zna nawet czas przeszły, take took, czyli daje formę przeszłą took. Czyli myśli sobie, że jest pięknie, że on się trzyma czasu i w ogóle jest super. Czyli in our city took place a marathon. Nie, to zdanie jest totalnie niepoprawne, jest nie do przyjęcia. Podmiot na pierwszym miejscu, czyli maraton odbył się. A marathon took place in our city. W zeszłym roku wygrała kobieta. Zobaczcie, ile takich zdań. Także my po prostu takich zdań mamy setki, tysiące, gdzie podmiot jest na końcu. W zeszłym roku wygrała kobieta. No to zdanie super po polsku. Czyli wygrała kobieta i podmiot znowu mamy na końcu. Czyli uczeń sobie tłumaczy w zeszłym roku, last year, wygrała, powiedzmy, znowu daje czas przyszły, mamy win,
One, czyli druga forma. Last year, one, a woman. Nie, to zdanie jest znowu fatalne. Zaczynamy od podmiotu, czyli wykonawcy czynności, czyli od kobiety. A woman, one, last year. Także potraktujcie to zastrzeżenie. To są naprawdę autentyczne zdania z wypowiedzi moich uczniów. I na tego typu błędach, czyli cudzych błędach, można się wiele nauczyć.